Likwidujemy sygnały płockie. Pan Wojciech Kwiatkowski. Dlaczego? Nie ma tego. Nie. Dziękuję. Pan Mirosław Pilewski. Nie, nic nie likwidujemy. Pan Andrzej Nowakowski. Tak. Pan Adam Struzik. Nie, trzeba mieć jakiś sposób do czerpania z informacji. Tak. Czyli nie. Nie likwidujemy. Pani Iwona Grzybicka. Ale owszem, tak. Dziękuję. Mikrofon wraca do pana Wojciecha Kwiatkowskiego. Pytanie brzmi: obniżamy dopłaty do komunikacji miejskiej i podwyższamy ceny biletów. Tak i nie. Bardzo zdecydowanie nie. Nie można być trochę... Trzeba być albo na prawo, na lewo. To ważna deklaracja. No, startuję z lewicy, zatem nie. Pan Mirosław Pilewski? Bardzo zdecydowane nie. Pan Andrzej Nowakowski? Nie, do momentu wprowadzenia biletu elektronicznego. Pan Adam Struzik? Nie, bo innymi metodami trzeba obniżyć koszty. Pani Iwona Wierzbicka? Nie, już nie. Pani prezydent, którego prezydent zarabia? Żebyśmy wiedzieli, czy obcinamy, czy nie. 9800 brutto. Dobrze, to... Z dodatkami. Kolejne 5 pytań. A z przyjemnością? Wojciech Kwiatkowski rozpoczyna tą turę. Czy jest pan za czy przeciw eksmisji dla niepłacących czynszów lokatorów i budową nowego Pałacu Cudów? To jest pytanie, które pierwsza część wyklucza drugą. Dlaczego? Bo dziwny budowie kolejnego Pałacu Cudów. Czyli nie. Dobrze, pan prezydent Mirosław Mielecki. Tak. Poseł. Nie. Pan marszałek. Absolutnie nie, ale nie chodzi o Pałac Cudów, tylko o dobre budownictwo komunalne. Pani Iwona Wierzbicka. Ja już jestem przeciwna. Wracamy do pana Wojciecha Kwiatkowskiego. Czy jest pan za nawiązaniem współpracy z grupą Tworzywo i namalowaniem nowych murali? Tak. Nie tylko z grupą Tworzywo. Nie. Bardzo dobrze. Oczywiście tak. Tak, ale tylko na wybranych ścianach. Na przykład Sienkiewicza. Ja jestem za. Dobrze. Poprosimy znowu pana Wojciecha Kwiatkowskiego. A pytanie jest takie: Płock, wrażeń, moc. Hasło do zmiany, czy nie? Tak. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że tak. Tak, na Płock. Marzeń moc. Jestem za zmianą, za zdecydowaną zmianą. Czy Orlen Arena powinna nosić imię Stanisława Sulińskiego? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Tak. A ja zamiast budować pomnik Czywą z tego, może bym nadał właśnie to imię, bo by to wspanialszy pomnik dla naszego wielkiego przodka. Jestem za. I ostatnie pytanie. Pan Wojciech Kwiatkowski ponownie rozpoczyna. Czy jest pan za powstaniem kolejnego hipermarketu w Płocku? Klasy Oszona. Jak będą takie potrzeby, tak. Tak. Tak, na obrzeżach miasta. Tak, jeśli będą potrzebne. Jestem przeciwna.